Szczęść Boże! Po raz kolejny dziś moim gościem jest ksiądz Stanisław Pawlaczek, a rozmawiać będziemy o poznawalności prawdy. Proszę księdza, prawdę można poznać, nie można poznać, czy być może można poznać? No to właśnie jest podstawowe pytanie w takim rozdziale. Poznawalność prawdy, czyli możliwość poznania prawdziwego, czy niemożliwe jest prawdziwe poznanie. Okazuje się, że tutaj pojawiły się wątpliwości wśród filozofów i nie tylko filozofów, czy rzeczywiście można poznać prawdziwie, czy prawdziwe poznanie jest niemożliwe. Chociaż, no właśnie, i tutaj na to pytanie mamy właściwie pytanie typu rozstrzygnięcia, tak to się nazywa w logice czy w językoznawstwie, na pytanie, czy normalnie mamy dwie odpowiedzi, tak albo nie. Natomiast tu jest odpowiedź tak, czy poznanie prawdziwe jest możliwe, czyli można poznać prawdziwie. I to stanowisko, ogólnie tu jeszcze można wyróżniać w ramach tego stanowiska jeszcze niuanse za chwilę. To stanowisko nazywane jest dogmatyzmem. Natomiast odpowiedź przecząca nie, to stanowisko nazywane jest agnostycyzmem. Słowo greckie a litera, słowo to jest zaprzeczeniem, tak, teizm i ateizm, czy agnostycyzm, to jak gdyby nie poznawalność prawdy. Natomiast tutaj jeszcze się pojawia trzecie stanowisko, formalnie jak to może być, albo tak, albo nie. Mianowicie jeszcze zawsze może być wątpienie, albo tak, albo nie, czyli sceptycyzm jeszcze trzecie. I tutaj te stanowiska trzeba trochę przynajmniej przeanalizować, przyjrzeć się, dlaczego nie tylko że tak w podręcznikach piszą, ale że możemy takich ludzi spotkać, którzy nie wiedzą, że są sceptykami. Może niektórzy już wiedzą, a może nie wiedzą, że nie są, ale mówią, że jest agnostykiem. Czasami już przyznam, ja nie jestem ateistą, jestem agnostykiem. Ktoś tak mówi. Bardzo często odnosi tylko właśnie do wiary w Boga, a nie konkretnie do prawdy. Do prawdy, no właśnie, to jest, bo to też poznawalność jest Boga, ale agnostycyzm, jak gdyby zaprzeczenie możliwości poznawczych człowieka. Dogmatyzm, tak, poznanie prawdziwe jest możliwe. A sceptycyzm, wątpliwość, nie wiadomo. Spróbujmy, może proponuję, żebyśmy przynajmniej tak z grubsza tym trzem stanowiskom przyjrzeli się, żeby potem ewentualnie wnikać w nie, bo one klarownie można je rozróżnić, ale w praktyce to często zachodzą na siebie. Zresztą w historii dłuższy czas nie rozróżniano między sceptycyzmem a agnostycyzmem. Dopiero w XIX wieku chyba wprowadził to filozof angielski, ale mniejsza o to. To może zacznijmy od dogmatyzmu. Dogmatyzm na co dzień kojarzy nam się z dogmatami, czyli z bardzo rzadkim w Kościele wypowiedzią ex cathedra dotyczącą bardzo ważnej rzeczy. Prawdy wiary, dogmaty wiary katolickiej. Natomiast to nie tylko to słowo, ono greckiego pochodzenia, w tej chwili trudno mi etymologię bliżej określić, ale ono się odnosi nie tylko do prawd wiary, ono się odnosi właśnie do czegoś właśnie takiego jak tutaj. I to stanowisko nazywano dogmatyzmem. Czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, niektórym ludziom może się to tłumaczyć, kojarzyć stanowisko dogmatyzmu, przynajmniej pamiętam z nie tak dawnych, chociaż może już dawnych czasów, jeszcze partyjny dogmatyk, jak się mówiło, to taki jakaś zakuta pała, czy coś takiego, nieugięty ma tam skamieniałe myślenie, dogmatyk partyjny. Jeden kanał i tylko to. Ma tam.
Tylko to się czasami kojarzyło z dogmaty, jakby beton, czy coś takiego. Mieć klapki na oczach. Tak, więc to. No, z drugiej strony to w katechizmie kojarzy się prawdami wiary, dogmaty, czyli prawdy wiary, właśnie prawdy wiary określone, zdefiniowane, już oficjalnie zdefiniowane. Bo skąd one się biorą? To nie Kościół ogłasza prawdy, no ogłasza, ale nie wymyśla, nie tworzy, tylko Kościół wierzy w te prawdy i w pewnym momencie, jak zaczynają niektórzy je podważać, no to się rodzi wątpliwość, zaraz, zaraz. I wtedy pojawiają się definicje, nie, wiara Kościoła jest taka i taka i to na soborach trafiało, określenie, definicja, no. Takie bardzo znane na Soborze Efeskim 431 w Efezie. Tam chodziło o bóstwo Chrystusa, czy Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. No i w związku z tym chodziło o Matkę Maryję, że ona, skoro On jest Bogiem, to Maryja jest Matką Boga, Matką Bożą, Theotokos. I tam było tak to, jak historycy podają, manifestowali, czy oczekiwali chrześcijanie na zewnątrz, czekali na wynik i bardzo się cieszyli, bo oni wierzyli, chrześcijanie, że jest Matka Boża. I także to nie, Matka to nie, Boża jest Matką Boga, a nie tylko Matką Człowieka. Matką Człowieka. I potem ogólny entuzjazm, aplauz wobec ojców Soboru, że oni to potwierdzili tę prawdę. Theotokos, Matka Boga, Matka Boża. Wracając do dogmatyzmu, co to takiego? A tutaj, gdy idzie o filozoficzne stanowisko i to w takiej wąskiej dziedzinie, jak w teorii, w filozofii poznania, mianowicie to jest zawsze odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest poznanie prawdy. Na to pytanie, czy stanowisko dogmatyzmu można zdefiniować najkrócej tak. Tak, jest możliwe, ale co to znaczy tak? Czy zawsze i wszędzie ja mogę poznać prawdę? No w tej chwili na przykład no, niemożliwe byłoby poznanie, ile pani ma lat, no bo żadna pani się do tego nie przyznaje. Także byłoby niemożliwe poznanie prawdy tutaj, w tej prawdy. Czyli, no ale gdzie indziej? Więc także formalna teza dogmatyzmu to nie, że zawsze i wszędzie mogę prawdziwie poznać, zawsze i wszędzie poznaję prawdziwie. Czy chcę, czy nie chcę, poznaję prawdę. Nie. To twierdzenie jest, przynajmniej niekiedy mogę poznać prawdziwie. Niektóre poznania wymagają wysiłku, czasami wieki całe ludzie, czy uczeni badają, żeby poznać ten wycinek na przykład tego wirusa ostatniego. Już rok minął od tego, jak się pojawił, ale ciągle jeszcze tam różne prawdy związane z wirusem odkrywają. To jest także to wysiłek. Zdanie, teza dogmatyzmu nie jest, że zawsze i wszędzie każdy, kto chce czy nie chce, może poznać prawdziwie. Przynajmniej niekiedy można poznać prawdę. Czyli niekiedy możliwe jest poznanie prawdziwe. Czyli nacisk jest na możliwe, a nie na to, że zawsze albo w każdych warunkach. Że przynajmniej niekiedy można poznać prawdę. No a i tutaj się wyróżnia w stanowisku dogmatyzmu takie można dwa aspekty, czy dogmatyzm krytyczny i dogmatyzm bezkrytyczny wśród zwolenników dogmatyzmu. Bezkrytyczny to znaczy przyjmujemy to jako pewnik, no, jako oczywistość pewną, jak 2 i 2 jest 4, to nie ma. Natomiast krytyczny dogmatyzm to usiłuje szukać uzasadnienia tego możliwości poznania. Bo na pewno są sytuacje, kiedy poznanie prawdy jest niemożliwe, przynajmniej w tym momencie. Poznanie wirusów było niemożliwe, póki nie odkryto tych
mikroskopów tych atomowych, czy jak one się nazywają, bo one tylko potrafią to maleństwo zauważyć. Natomiast zwyczajny mikroskop mógł co najwyżej zobaczyć bakterie. I to gdzieś chyba w latach 30. dopiero. Także przedtem można było, to dlatego zresztą przed tymi z bakteriami to mówiło się morowe powietrze. Nikt nie widział, co w tym powietrzu jest. Tak, tak samo bakterie, tak samo nie wiedzieliśmy, co jest w kosmosie, nie wiedzieliśmy, co jest pod nami w Ziemi. Także stanowisko dogmatyzmu nie znaczy, że zawsze i wszędzie i każdy wszystko może poznać prawdziwie. Przynajmniej niekiedy można poznać prawdę. I to jest, można by tak powiedzieć, ogólne określenie stanowiska dogmatyzmu. Natomiast przeciwstawne temu stanowisku jest stanowisko agnostycyzmu, który to kierunek filozoficzny, czy twierdzi, że nie, czy można poznać nie. I tu znów też wyróżniamy agnostycyzm powszechny, że w ogóle nie można poznać prawdy. Nigdy w żadnych warunkach? Tak. Były takie stanowiska. Były takie stanowiska, agnostycyzm powszechny, no i agnostycyzm cząstkowy, czyli poznanie jest możliwe w takich czy innych kwestiach, a w innych nie. Tu jest możliwe, a tam niemożliwe. Agnostycyzm cząstkowy, aspektywny, czy pewne dziedziny rzeczywistości są poznawalne, a inne nie. Tam prawdziwie poznać się nie da. No i tego rodzaju stanowiska, no tutaj można by powiedzieć, no, że gdy idzie o agnostycyzm powszechny, no to on jest właściwie sprzeczny sam w sobie. Bo jeśli w ogóle nie można poznać prawdy, czyli ktoś, agnostyk powszechny, twierdzi, że nie można poznać prawdy, czyli to zdanie, panie agnostyk, które mówisz, jest prawdziwe czy nieprawdziwe, że nie można. Jak prawdziwe, to jednak poznałeś jedną prawdę, że prawdy poznać nie można. To jest antynomia, sprzeczność wewnętrzna. Także tutaj, dlatego trudno by dzisiaj spotkać agnostyka. No ale sobie tego rodzaju warto mieć świadomość. To z logiki, jak ksiądz mówi, to antynomia. Natomiast patrząc tak psychologicznie, z doświadczenia, to w tym momencie ten człowiek nie byłby nawet pewny, czy sam istnieje. Więc no to tak, jest w ogóle istnienie. No jest tutaj akurat mi się tak... To jest już coś, czego umysł chyba nie wytrzyma. Anegdotę, którą słyszałem z tym tematem, tak pewnie to sobie wyobrażałem, że to było pewnie dwóch jakichś szlachciców mieszkających w swoich dworkach, troszkę odległych od siebie. I jeden przyjeżdżał raz, drugi, trzeci pewnie na koniu, żeby to było interesująco, do dworu. A zawsze służąca mówiła, pana nie ma. Nie ma pana. A on był. Tylko on kazał powiedzieć, powiedz, że mnie nie ma. No i tak było ileś razy. Wreszcie sam zapragnął się spotkać z kolegą. I przyjechał do niego. I tym razem nie służąca, tylko on z zamkniętych drzwi mówi, nie ma mnie w domu. No przecież jesteś, jak mówisz, ale ja twojej służącej wierzyłem, a ty mnie, przyjacielowi, nie chcesz wierzyć, że mnie nie ma w domu. Więc zabawne i pouczające. Zabawne i pouczające. Tak, ale coś w tej anegdocie się... To kryje kwestia agnostycyzmu. Agnostycyzmu, że... Agnostycyzm cząstkowy, to będzie drugi czy rodzaj. Czy częściowy. I tutaj to różne są takie historie można... No może najbardziej jest taki częściowy, znany agnostycyzm Kanta. No, że to jest taki teoretyczny, ale może wspomnę o nim. To jest trochę późne, że rzecz sama w sobie jest niepoznawalna. Nie można rzeczy w samej w sobie, natomiast można poznać fenomen tej rzeczy.
że jak gdyby z wierzchu, jak gdyby okładkę tej rzeczy mogę poznać, ale rzecz sama w sobie to nie tylko, że książka ma okładkę, ale wszystko jest jak gdyby, co jest rzecz sama w sobie, Ding an sich, to rzecz sama w sobie jest niepoznawalna i to my już możemy tylko... Może jakiś przykład, żeby to było bardziej widoczne, bardziej jest, namacalne. Także, no jak gdyby to co tam wewnątrz, co jest istotą tej rzeczy, tego przedmiotu, tej rzeczywistości. To weźmy proszę, na przykład tą filiżankę. Tak, albo, czy, proszę mnie, to i filiżankę, co jest sama w sobie, tutaj my byśmy pytali chemicznie, z jakich związków złożona, czy twarda, czy te związki są kruche, czy nie kruche i tak dalej. Czy gdyby tam była kawa, no to jest jaki i tak I samo. I wszystko tak, poznawalne. Nie, to już, no to co my poznajemy, ja widzę tylko kawę, widzę filiżankę, ale widzę zawartość, ale to jest tylko fenomen, ja nie widzę. Nie poznaje tej rzeczy. Rzecz sama w sobie jest niepoznawalna. Czyli bo człowiek nie może poznać rzeczy samej w sobie. Tak, tak to jest określone. Czyli de facto nie wiemy, co jest niepoznawalne. Nie wiemy, co jest tą istotą, bo skład chemiczny też możemy poznać. Tak, ale to też nie jest istota. Czy jest słodka, czy nie słodka, to dla nas wystarczy. Ale to jest takie filozoficzne pojęcie. Rzecz sama w sobie, rzecz w sobie, Ding an sich to kann. Czyli zakładamy de facto, że nie poznajemy czegoś, co właściwie nie wiemy, o co nam chodzi i co to jest. Co to jest, bo to jest niepoznawalne, rzecz sama w sobie. Rzecz sama w sobie, jak wszystko jedno, słońce, księżyc, gwiazdy, modlitwa, czy włos, czy posadzka, czy dom, wszystko jedno, to jest wszystko jakaś rzecz, księżyc. Ale wszystko jest, to my poznajemy tylko jak gdyby ten fenomen, jak ta rzecz się nam przedstawia, jak ona, co ona nam odsłania, to jest fenomen zjawiskowy. Natomiast to ona jak gdyby nam nadaje fenomena swojego i my wiemy fenomen. Widzimy to, co my poznajemy, chociażby nad wewnątrz, to i tak jest fenomenem, natomiast to jest taka ciekawa koncepcja. Zresztą spotkałem, czytając biskupa Fultona Sheena, kiedy on wspomina swoje podróże, to tam tak się trochę żartobliwie po prokancie przyjeżdża, że on dlatego do takich rzeczy doszedł, bo nigdy nie podróżował, nie wychylił nosa poza Królewiec, prawda, i dlatego mógł takie rzeczy zmyślać, bo twierdzi, że podróże, to nie słowa podróże kształcą, ale tak na to wychodzi. Z doświadczeń Fultona Sheena on w pewnym momencie odwiedzał chyba cały świat, prawda? Tylko w Chinach komunistycznych nie był, czy gdzie indziej jeszcze, ale prawie wszystko resztę odwiedzał i twierdzi, że to jest dopiero nauka. Jak ktoś nie widział świata, to jeszcze mało wie, prawda? To jest także. Nie ma to odzwierciedla w rzeczy. Ale to tak na marginesie w związku z Kantem, którego on tak... Wracając do istoty, to znaczy, że z założenia ludzkość byłaby zagubiona, bo cokolwiek by nie zrobiła, to i tak tej istoty odkryć nie jest w stanie. Tak. No i potem jeszcze inne rozróżnienia, które on tam nazwał w swojej filozofii przewrotem kopernikańskim, że właściwie to, co do nas dociera, to nie wiadomo, czy to jest rzeczywistość. No to jest, i kiedy ja poznaję Panią, to ja mam obraz. To zresztą potem, zresztą już przedtem to było u Kartezjusza trochę, on to mocniej, że to jest ten obraz, na ile ja mam w świadomości, na ile tej mojej świadomości odpowiada rzeczywistość. Widzę tutaj Panią, filiżankę i wszystko, ale ja mam to w świadomości. Tak jak jakby obraz sfotografowany, czy filmowy, co się kręci, wszystko jedno, ale czy to rzeczywiście jest na zewnątrz? No powie ktoś na trzeźwy rozum, no to dotknij, chwyć, to się przekonasz. Nie, to też jest niepewne, bo to też jest poznanie i dotykam, ale kto to powiedział, że to jest rzeczywiste? To jest tylko dochodzi
cały idealizm. To cośmy zwariować mówili, można. Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy o tym. O idealizmie i realizmie, prawda? I to samo dochodzi do u Kanta, prawda? Także on tam mówił. Ale te agnostycyzmy mogą być jeszcze inne, takie oprócz powszechnego. Te szczęściowe mogą być. No najczęściej może to być agnostycyzm religijny, że chociaż nie wszyscy, nie tylko tak, inni mają jeszcze większe ograniczenia, że no tak, chociażby od Kanta czy od Kartezjusza, że realne przedmioty, które my mamy, wrażenie, że one istnieją poza nami, bo je w umyśle mam. I także ich twierdzenie było, że na pewno można poznać treść mojej świadomości, to, co ja mam w świadomości, że to, co jest w świadomości, to, co ja przeżywam, to na pewno jest. Ale czy temu już odpowiada rzeczywistość, czy to są zwidy, czy wymysły, to już inne, ale to czyli już... Czyli sprowadzenie całego świata, tego, co nas otacza, do idei, że to cały świat... Do własnej głowy. Do własnej głowy, do własnej mojej świadomości. No i to nie tylko te wątpliwości w starożytności się pojawiły u platoników i u Platona, no ale one się pojawiły i w XIX wieku, idealistyczne szkoły filozoficzne, zwłaszcza niemiecka szkoła idealistyczna i, no i potem fenomenologia. To miała być nie tyle szkoła filozoficzna, tylko w ogóle metoda badań każdej nauki, w tym i filozofii, żeby nie było już wątpliwości żadnej, żeby można było ostatecznie stwierdzić, poznać prawdziwie. To taka idea była u twórców, u Husserla, twórcy fenomenologii. No ale to w rezultacie się też przekształciło w szkołę filozoficzną i nasz uczeń Husserla, Roman Ingarden, profesor w Krakowie w XX wieku już przecież i zresztą tam też w tej szkole kształciła się Husserla Edyta Stein, prawda, także to dzieło najważniejsze Romana Ingardena to Spór o istnienie świata. Też mówiliśmy już o tym. Także złośliwi żartują, że ja nie czytałem, ale nie miałem wątpliwości co do istnienia świata. Myślę, Ingarden też nie miał, tylko on, to jest była próba jak gdyby no, rozstrzygnięcia, bo ciągle końca XIX wieku, XX wieku, no, w końcu scholastycy się, tomiści do tego włączyli, by wreszcie zakończyć dyskusję, by nie jałowymi sprawami się nie zajmować, bo to szkoda czasu, zajmować się czymś pożyteczniejszym dla człowieka. No i w tym celu myślę, że Ingarden próbował te wszystkie jakieś przełamać. No, ktoś żartobywał, ale i tak mnie nie przekonał. No ale tego rodzaju rzeczy są, więc tutaj to sięgam do tego, dlatego że dogmatyzm może zahaczać niektóre te właśnie agnostycyzmy, no pochodzą z idealizmu. A ja mam takie pytanie. Słyszałam ostatnio opowieść jednego ze znajomych, który pracuje też w Unii Europejskiej, spotyka się z różnego rodzaju organizacjami. To jest człowiek, który jest pro-liferem i opowiadał mi o takiej dyskusji z jedną z pań feministek. Podawał jej racjonalne argumenty na to, że człowiek zaczyna się od poczęcia. Na co pani zareagowała, że proszę mnie nie przekonywać, bo pan podaje racjonalne i logiczne racje, natomiast ja absolutnie tego nie przyjmę, dlatego że to jest patriarchat i ja nie będę przyjmować coś, co jest logiczne i racjonalne. Czy to jest agnostycyzm? Nie, to jest, myślę, że tutaj no, w pewnym sensie tak, bo ona właściwie wiara, to jest jej wiara, nie nauka, bo nauka akurat tutaj w tym wypadku
przełamuje to, dlatego że może to było 500-800 lat temu, czy 2000 z Arystotelesa. Nie wiadomo, kiedy się człowiek zaczyna, natomiast kiedy już znamy nie tylko ginekologię, ale genetykę, że życie to nowe zaczyna się od połączenia dwóch komórek i to już biologicznie jest stwierdzone, no ale ta pani nie chce... Tak, a jej założenie było założeniem agnostycyzmu. No i założenie uparte. Nie poznam prawdy, tak? Nie chcę poznać, tak. Znaczy ja to i tak nie przyjmę, może sobie gadać, ale ja tego, w znaczeniu wolitywnym, ja tego nie chcę. Ja po prostu nie chcę. Mnie lepiej w to, tego nie przyjąć i dlatego twierdzę, że nie ma, nie wiem po co, kiedy to jest. Jak gdyby tutaj chodzi, to kwestia wiary, mam wrażenie, także wchodzi przy tego rodzaju postawach. Dlatego no, to jest znane zresztą, no, że przyjąć to, no to trzeba by wiedzieć już wtedy uznać, że to wszystko, co się potem dzieje, to jest zabójstwem człowieka, kiedy człowiek... Wtedy, kiedy w średniowieczu nie wiedziano o tym, to myślę, zastanawiali się, kiedy to się człowiek zaczyna, ale dzisiaj my nie mamy wątpliwości, kiedy i dlatego. Natomiast postawa ciekawa to jest związana z wiarą. To najkrócej można powiedzieć tak, jak ktoś nie chce żyć tak, jak wierzy, to zaczyna wierzyć tak, jak żyje. Wiarę dostosowuje do życia, ponieważ można powiedzieć, ta pani czy sama aborcję przeprowadza, czy innych, czy sama doświadczyła, no więc nie chce uznać, że to było człowieka, dlatego ona twierdzi, że to nie jest życie i ona będzie, bo jej tak lepiej, próbuje wiarę dostosować. No, w tym wypadku nie wiarę, to nawet nie chodzi o wiarę, no też wiarę, ale ona jak gdyby sumienie, żeby zagłuszyć, to wmawia w siebie, wmawia innych. Tutaj jeszcze to, gdy idzie o wiarę, no to czasami no, dzieci, jak mama coś tam mówi, czy tato, a nie, mamo, to, no to wszyscy tak, wszyscy koledzy, to mi nie mówi, bo to wszyscy tak, tak robią, to ja tak muszę. Nie potrafi inaczej. Więc tutaj coś takiego dziecięcego, w tym wypadku, jak no, moda czasami, nie tylko moda, czy poprawność polityczna w tej chwili, to różne rzeczy, czy sumienie, nawet kwestia sumienia, no to sobie tak robi, wmawia, jak przynajmniej miałem wrażenie, że taka jedna znajoma, skądinąd wykształcona, nauczycielka nawet i inteligentna, no, że to nie jest jeszcze człowiek tam, bo ja co, po poczęciu, a że to jest tam jakoś nazywała, czy nie plazma, czy jest tam zygota. Jeszcze zygota, jeszcze inaczej tam. Mówię, co, to jest zygota co, kota, czy człowieka. Mhm. No już nie boję tak wygodnie, albo miała sama wyrzuty sumienia z dokonanej aborcji i chciała w ten sposób usprawiedliwiać siebie, czy żeby lepiej wyglądać, ale to mniejsza. Święty Stanisławie, wróćmy właśnie. Porozmawialiśmy już o dogmatyzmie, mówiliśmy już o agnostycyzmie. Czy czas na sceptycyzm? No, może jeszcze o agnostycyzmie. Agnostycyzm religijny tutaj bym jeszcze może wyeksponował, bo tym się może najwięcej się spotykamy. Także gdzie indziej, no. Chyba już no, w starożytności, nie wiem, czy to nie było tam wśród tych sofistów, Protagoras i Gorgias, któryś z nich był sceptykiem, któryś agnostykiem, no to twierdził, że niemożliwe poznanie prawdziwe, ale jak go zaczął pies gonić, to już przestał być agnostykiem, uciekał przed psem, już wiedział, że poznał jednak prawdziwie, że to pies. Że to poznanie nie była imaginacja. Że to nie była imaginacja, tylko przestał wierzyć w niepoznawalność prawdziwą. Powiedział, że go pies goni.
No i tak samo tutaj te różne rzeczy to są kwestią czasami woli, czy agnostycyzmy, no ale no, czy w Ameryce no, trochę mówić o kimś tak jak słyszałem, nie byłem tam nigdy, że ateizm nie jest taki, jak wyznanie, zresztą ateista czy niewierzący, nie jest takie dosyć mile widziane, to tam wiara raczej jest powszechną. To kiedyś tam czytałem z sondaży, że tam coś 94% Amerykanów przyznało, że się codziennie modli. Także obojętnie jakiej religii czy jakiego wyznania. Także to jest nie za bardzo modne być ateistą, to może lepiej powiedzieć agnostykiem. Tak kiedyś jeden z naszych przywódców nie chciał się tak. To się przyznał, że wyznawał, że jest agnostykiem. No ale agnostycyzm to jest też, trzeba wierzyć w to i powszechny agnostycyzm to jest, no, to jest sprzeczność wewnętrzna. A tak, dlaczego te cząstkowe części uznawać, no to, że Boga czy psa, prawda? Już można uznać, że goni i chwyta za nogawkę, to już nie być agnostykiem, tylko naprawdę pies czy coś innego. Ale tutaj może, ja tu akurat wziąłem ze sobą książkę, to bardzo dowcipnie, trochę znany jest naszym słuchaczom, widzom naszej telewizji, taki fragmencik dowcipny trochę, ale sądzę, że on bardzo ilustruje i agnostycyzm, i co innego. Z faktu, że życie podlega ewolucji, nie wynika, że podlega jej również Bóg. Bo takich ktoś głosił też. Skoro prawa psychologii nie mają zastosowania w odniesieniu do faktów astronomii, skoro praw muzyki nie można przenosić na obszar inżynierii, takie absurdalne, ale bardziej wymowne. Dlaczego metoda doświadczalnej nauki miałaby mieć zastosowanie w odniesieniu do całego obszaru ludzkiej mądrości, w tym również religii i filozofii pewnie też? Tlenu i wodoru nie można badać tak samo, jak bada się sprawiedliwość czy hart ducha. Grzechu pierworodnego nie można badać tak samo, w jaki sposób się bada elektron, a upadku człowieka nie można badać w ten sam sposób, jak bada się upadek jabłka. Nie da się poznać niesprawiedliwości i nieżyczliwości i zła tak, jak poznaje się kwas siarkowy. Nie można włożyć człowieka łamiącego prawa do kotła i gotować go tak długo, aż zacznie się z niego wydostawać zielony dym, nieomylnie świadczący o tym, że popełnił przestępstwo. Bo inne rzeczy tak się bada. Tutaj on zestawia tutaj, prawda? Nieomylnie to właśnie. Relatywizm w fizyce to zupełnie coś innego niż relatywizm w teologii. Względność może dotyczyć orbit planet, ale posunęlibyśmy się zbyt daleko, gdybyśmy twierdzili, że w zależności od sposobu liczenia w jednej ręce mamy 4 palce, a w drugiej 6. To już też względne tak byłoby. Bądź gdybyśmy też twierdzili, że z okna samolotu wujek wygląda jak ciocia. Jeśli metodę naukową stosuje się w izolacji, istnieje niebezpieczeństwo, że uderzy człowiekowi do głowy, tak jak uderza do głowy wino pite na pusty żołądek. Dowcipnie, konkretnie i obrazowo. Nie, to obrazowo, no lubię czytać go. Cieszę się, że jest wydawany. Pewnie tak samo go można słuchać w naszej telewizji. W każdym razie tutaj zestawia, że te tak zwane
częściowe agnostycyzmy są bez sensu, no bo stosuje metodę naukową do czegoś, tak jak metodę muzyki stosować do inżynierii, do budowy domu. Każda dziedzina ma swoje metody, teologia też, religia. No a to dlatego, że mu pod mikroskop nie podchodzi, no to czy pod wagę jakąś tam, czy bardzo trafna uwaga. Także tutaj to bardzo, tutaj się za tym zatrzymałem długo. Natomiast w każdym razie dogmatyzm, jeszcze raz, to nie twierdzi, że zawsze i wszędzie mogę poznać prawdziwie. Często poznanie prawdziwe jest żmudne, trzeba wiele badań wykonywać, nim się odkryje prawda. Czasami pomyłki są. Wydawało się, że to jest prawdziwe, potem się okazuje, następny zbadał, to była pomyłka. Ktoś inny bada, że to jest tamta pomyłka. Ale to nie znaczy, że nie można poznać prawdziwie. W tym momencie było to niemożliwe. Wydawało się, to była pomyłka, ale to nie znaczy, że nie można. Co inne. Kiedyś, no ale okazuje się, że to jest, że tą atmosferą agnostycyzmu my żyjemy. To jak się odżywa, jak w tej chwili moda jest, czy nie moda, mówić o zatrutym powietrzu. Coś jak powietrze unosi się w całej atmosferze kulturowej naszej, agnostycyzm czy sceptycyzm, że tego nie można, że to nie można poznać, że to nie. Nie można poznać prawdy. Nieraz na zajęciach ze studentami to zadawałem pytanie, czy można poznać prawdę, czy nie. No nie, mówi. Tak, najczęściej mówili. To znaczy, że żyją dzisiejszym światem. Dla mnie. Ja się pytam, a jak masz na imię? No, Adam. To prawda? Prawda. A ile masz lat? No, tyle. No. Prawda? To już znam dwie prawdy, a mówi, że nie można poznać żadnej prawdy. Próbowałem sprowokować do myślenia, że to jest bez sensu takie mówienie, ale powtarzają to ludzie, bo atmosferą agnostycyzmu czy sceptycyzmu oddychają i to bardzo się wlecze. I to dlatego te nasze rozważania uważam, no trzeba by, może pozwolą tak ludziom, no, zreflektować myślenie, że to nie jest takie bardzo oczywiste, że to, że ja czegoś nie wiem w tej chwili, to nie znaczy, że nie można poznać, ale 1500 milion prawd znam, a 100 milionów jeszcze jest do odkrycia, czy miliardy prawd jeszcze. Także mam taką nadzieję, że te nasze programy przybliżą, pomogą zrozumieć. I tak sobie myślę, proszę księdza, że w dzisiejszej kulturze to wręcz myślenie, że prawdę można poznać, jest społecznie piętnowane. Ty jesteś jakimś... No. Nawet nie dogmatykiem, tylko nie chcę tutaj chyba cytować tych określeń, jakimi określa się ludzi, którzy uważają, że prawdę można poznać. Fundamentalista. No właśnie to, od czego zaczynaliśmy chyba nasze rozważanie, czy raz po raz do tego wracamy. Jak ktoś mówi, że to jest prawda, to jest fundamentalista i co z nim, jak z nim gadać, prawda? No więc ale ja próbowałem wtedy, no jak masz na imię, jak twoja ciocia się nazywa, czy jak ulica. I pytanie, czy to jest fundamentalizm. Natomiast społecznie rzeczywiście jest taki nacisk, że nie. Dogmatyzm się piętnuje. Tak, że w ogóle poznawalność prawdy jest. Także dlatego ja się zatrzymałem nad tą cechą, nad tym stanowiskiem, bo on, zdaje się, ciągle pokutuje, no mimo że już 100 lat temu, czy 80, no, chociażby Fulton, zresztą inni też, no, ukazywali bezsens takiego stanowiska, czy ktoś inny. Ale kultura to niesie i słyszymy w telewizji 1000 razy, jak głośniki są włączone w niektórych domach, nawet nie są wyłączane na noc, ludzie zasypiają. No to nic dziwnego, że to wchodzi takie myślenie i przychodzi student i mówi, że nie ma możliwości. No to po co się uczysz, jak
jak prawdy, no to co się było, nie uczyli nieprawdy. Sensacja dopiero. Ale no to trzeba takiego jakby stuknięcia, żeby się zastanowić nad tym, bo to bez zastanowienia powtarzają ludzie i tak, ale jeszcze, żeby zakończyć to, mamy jeszcze trochę czasu do końca. Jeszcze mamy 15 minut do końca. Aha, to możemy spokojnie rozważyć jeszcze. Sceptycyzm głosi stanowisko sceptycyzmu. Wspominałem, że od starożytności właściwie sceptycyzm właściwie był bardzo nierozróżniany od agnostycyzmu. To było jedno i drugie. Zresztą do dzisiaj czasami trudno, filozofowie głoszą takie czy inne tezy i czasami trudno byłoby zakwalifikować, czy on jest agnostykiem, czy jest sceptykiem. Bo trochę tak, trochę tak. Także, ale no, dla porządku myślowego to się wyróżnia. Tak, w każdym razie sceptycyzm teoretycznie głosi, że poznawalność prawdy jest ten spór o poznawalność prawdy jest racjonalnie nierozstrzygalny i nie można wykazać ani, że poznajemy prawdę, ani, że nie poznajemy prawdy. Nie wiadomo. Albo poznajemy, albo. To jest po prostu na pytanie, czy zawsze może być tak, albo nie. Natomiast oni tutaj, jakie może być trzecie stanowisko, to no, czasami ktoś się w tym gubi, że pośrednie jakiś, nie ma pośredniego, tylko jest tak albo nie. No natomiast, tak, to jest zero-jedynkowe. Natomiast to jest, może być stanowisko nie wiadomo, nierozstrzygalne. Takie. Szczerze mówiąc, czuję się zagubiona przy tym trzecim stanowisku. Nie wiadomo, prawda. Nierozstrzygalne. Nie można wykazać ani, że prawdę można poznać, ani, że prawdy nie można poznać, nie wiadomo. Niekiedy sceptycy ograniczali swoją tezę na przykład do świata transcendentnego. To słowo, to jest fachowy, taki filozoficzny. Transcendentny to ten pozaświadomościowy. Stół jest transcendentny w stosunku do mojej świadomości. Immanentne jest to wszystko, co jest w mojej głowie. Myśl każda, to co tam jest zapisane, to jest immanentne, bo mam to świadomości. Natomiast wszystko, co poza cały świat, to jest w stosunku do mojej świadomości transcendentny. Więc twierdzą, że poznawalne może być to, co immanentne, świadomościowe. Natomiast to, co twierdzę, że jest poza świadomością, to już jest niepoznawalne. Tego się nie da poznać. Także taki sceptycyzm czy taki agnostycyzm. Nie negując poznawalności świadomości, podmiotu poznającego, to jest no, stanowisko idealizmu immanentnego, stanowisko solipsyzmu. To myśmy to wspominali przed którymś razem, solipsyzm, że na pewno istnieje i moje ja. Ja jestem. A co więcej, to nie, to już wątpliwe, prawda? Solipsyzm. Ipse solis. No. Natomiast jeszcze jest, to jest właściwie, kwalifikują to stanowisko jako odmiana sceptycyzmu, mianowicie tak zwany probabilizm. Probabilizm. Probabilis to po łacinie prawdopodobny. Prawdopodobna, prawdopodobnie, probabile. Więc nie można stwierdzić, że jest, nie można stwierdzić, że nie jest, ale prawdopodobnie. Można coś bardziej prawdopodobne może być, coś mniej prawdopodobne. Jak gdyby uprawdopodobnić można. Natomiast stwierdzić tak na pewność jest takie stanowisko. I czyli to nie zero-jedynkowe, tylko takie mieszane. Takie mieszane. Uprawdopodobnić, że prawdopodobnie coś tak, albo coś prawdopodobnie nie. Bardziej prawdopodobne jest to, mniej prawdopodobne tamto. Natomiast nie można stwierdzić, że w ogóle nie ma, no czasami może być, czy to ten człowiek rozbił samochód, czy tamten, prawdopodobnie ten, albo prawdopodobnie tamten, ale to się bada, ale to nie znaczy, że nie można zbadać, bo nie mamy możliwości.
jakby teza była, że w ogóle nigdy nie można do żadnego stwierdzenia dojść, tylko do prawdopodobieństwa tylko. Są w niektórych sytuacjach sprawy takie, że... Załóżmy, że ten kierowca stuknął kogoś, uciekł z miejsca wypadku, tak? Szukamy i wtedy mówimy prawdopodobnie ten, natomiast jeszcze nie udowodniono i wtedy to będzie odpowiednie mówienie. Ale to nie będzie probabilizm, tylko normalne poszukiwanie. Policja twierdzi, że jest że to na pewno ktoś zrobił. Czy ja zbadam, czy nie zbadam, ale jest pewien autor, który ten wypadek spowodował. Także probabilizm. I tutaj taki niemiecki filozof, chyba Reichenbach, głosił taki probabilizm. A u nas, tym trochę profesor Czerzowski. On był kiedyś profesorem w Wilnie, potem w Toruniu. Skądinąd bardzo fachowiec, no ale w tej kwestii właśnie, że można coś uprawdopodobnić i tak dalej, to także jego klasyfikują do probabilizmu jako odmiana sceptycyzmu. Według tego możemy co najwyżej rozstrzygać sporu o poznawalność w sposób ostateczny czy pewny, jednakże możemy uprawdopodobnić nasze rozstrzygnięcia, wskazując na mniejszą lub większą wiarygodność naszego poznania, większe czy mniejsze prawdopodobieństwo. Także, to już byśmy mieli to, tak ktoś to nazywał pośrednie stanowisko. To nie jest pośrednie, to jest raczej bardziej zbliżone do agnostycyzmu i przez wieki nie rozróżniane od agnostycyzmu, od niepoznawalności. Czy już mamy wszystkie aspekty omówione? Także to jest jeszcze, można tutaj od sceptycyzmu, od sytuacji wątpienia, trzeba wyróżnić tak zwane wątpienie metodyczne, to w logice, czy w naukoznawstwie, w badaniach. Często się, powiedzmy, nie wiemy jak jest, zbieramy się do zbadania tego zjawiska, czy tego możemy postawić, że jest tak, albo nie jest tak. Więc przypuśćmy, że nie. To jest takie wątpienie metodyczne. I jak odrzucimy to nie, że to jest niesłuszne, to wyjdzie, że w takim razie pozostaje tak. No, to między innymi w tym wypadku, gdy idzie o stanowisko dogmatyzmu, to jest właśnie w ten sposób. Skoro i tak samo jak i agnostycyzm się gubi w sprzecznościach wewnętrznych, tak samo i sceptycyzm. Jeśli wszystko jest wątpliwe, to także twierdzenie o wątpliwości wszystkiego też jest wątpliwe. Tak trudno, że już trzeba chwili, żeby się zastanowić i dojść do tego, jak jest. Natomiast zainteresowało mnie jeszcze, proszę księdza. Także zostaje w takim razie, skoro tamte sceptycyzm i agnostycyzm musi się odrzucić ze względu na sprzeczność wewnętrzną, to pozostaje nam dogmatyzm. Można by powiedzieć, przypuśćmy, że prawdziwość jest niepoznawalna, agnostycyzm, musimy to przypuścić, że prawdziwość jest wątpliwa, też sprzeczna wewnętrznie, czyli pozostaje nam, że jest poznawalna. Przynajmniej niekiedy mogę poznać prawdę. To jest teza. Od razu zastosował ksiądz metodę na tym przykładzie. Tak. Odrzucamy to, co jest do czego, co nam się... Żeby dla naszych widzów jeszcze było to bardziej jasne, gdybyśmy mogli to pokazać jeszcze na przykładzie, na przykład Teotokos, Matki Boga. Jak to byłoby przeprowadzone, żeby dojść do tego dogmatu? Może to by trzeba było historycznie badać, jak oni na tym soborze, ale to teologowie, jak oni się zastanawiali. Po prostu, gdy idzie o dogmaty, to akurat to one
wynikały z nauki Ewangelii, z apostołów i po prostu Kościół wierzył, apostołowie uczyli, to czy czytamy świętego Pawła, czy innych listach apostolskich w Ewangelii. No i ludzie wierzyli i nie było wątpliwości. W pewnym momencie jakiś herezjarcha zdarzył i zaczął powątpiewać, no to wtedy się zrodziło, no zaraz, czemu, to wszyscy tak wierzymy, skąd mu to przyszło, zbadajmy. I wtedy teologowie analizowali, czy rzeczywiście to mamy podstawę w objawieniu, w Ewangelii, w liczbie. I tak, tak zawsze od samego początku Kościół wierzył, jak patrzymy historycznie, no, wierzył i nigdy nie było wątpliwości, teraz dopiero ktoś tam, no to więc, a poza tym to ma takie i takie uzasadnienie. Mhm. Czyli tu mamy inną metodologię. Tak, i tak na przykład, no to Teotokos to było bardzo szybko, no bo V wiek. Sobór w Efezie 431, prawda, także, no ale w 1950 chyba roku papież Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięciu. To też nie papież Pius XII wymyślił tę prawdę wiary, tylko tak jak nie było soboru, tutaj papież skorzystał z tego dogmatu o nieomylności. Ale on też sam na sobie nie polegał, tylko tam teologowie różni, historycy dogmatu sprawdzali, że od początku najstarsze dokumenty twierdzą, że Kościół wierzył cały czas we wniebowzięcie Maryi z ciałem i duszą, nie tylko dusza, ale i ciało wniebowzięcie. Nawet kiedy wschodnie chrześcijaństwo nie nazywało to śmiercią Maryi, tylko zaśnięciem, ale to już tak samo, czy zasnęła, czy ma w każdym razie ciało nie uległo rozkładowi z ciałem i duszą, z ciałem przemienionym. To, co po zmartwychwstaniu ma być, to się dokonało jak gdyby zmartwychwstanie Maryi od razu przy śmierci. Tak mniej więcej, bo ona jako człowiek to miała to normalne nasze ciało. W każdym razie i tutaj okazało się, że ta wiara była u wszystkich chrześcijan, badali, nigdy nie było wątpliwości. I w tekstach objawienia w Ewangelii, Ewangelii Zwiastowania, czy gdzie indziej, czy w nauce świętego Pawła, tam o zmartwychwstaniu i tak dalej, to jest uzasadnienie jest szerokie. No i że to i święty Ojciec Święty, wtedy papież Paweł, papież Pius XII ogłosił, że Kościół zawsze tak wierzył, że to jest prawdą wiary i to potwierdza, że taka jest wiara Kościoła była i taka wiara Kościoła jest. Przedtem nie było dogmatu ogłoszonego, ale wierzyli i teraz już potwierdza, że ta wiara jest uzasadniona i w to Kościół zawsze wierzył i teraz już wierzy. Bo ma definicję, już nie ma wątpliwości. Ktoś mógł przedtem jeszcze ewentualnie wątpić tam, czy mieć. A w tej chwili teologowie interpretacją się zajmują. Tak? Teraz mówiliśmy o sposobie potwierdzania dogmatu. Wróćmy do naszego tematu. Czas naszej audycji już się kończy. Podsumujmy, księże Stanisławie. Mówiliśmy o agnostycyzmie, mówiliśmy o dogmatyzmie, mówiliśmy o sceptycyzmie. W kilku zdaniach, jakie znaczenie to ma dla nas dzisiaj? Jaką lekcję możemy wyciągnąć, tak podsumowując z tej naszej dzisiejszej rozmowy? No cóż, już nie potrzeba rozróżniać, jeśli z kimś rozmawiam, czy agnostyk, czy sceptyk, niezależnie jak on siebie nazywa, czy nie nazywa. My, co on mówi w każdym razie, no wiemy, że wielu ludzi takie stanowisko wśród nas, nawet katolików, którzy chodzą do kościoła, jakby teoretycznie zapytać, to będą mówili, że nie ma prawdy, czy nie można poznać prawdy, bo nad tym się nie zastanawiają, tylko powtarzają obiegowe opinie. I myślę, że tutaj jak mamy możliwość pomagać komuś, żeby te obiegowe opinie korygować, to będziemy mieli
precyzyjniejsze myślenie i ciekawsze rozmowy między sobą, a nie powtarzanie takiego z rozpędu, co słyszymy, co gdzieś tam w telewizji ktoś mówi, czy w radio, czy gdzie indziej, czy wyczytamy gdzieś. No, po prostu nie rezygnować ze swojego myślenia. Kiedyś takie było powiedzenie żartobliwe, myślenie ma kolosalną przyszłość. No ma nie tylko przyszłość, ale teraźniejszość. I myślę, że tutaj te różne zabiegi manipulacyjne, których jesteśmy świadkami, czy świadomi, czy nieświadomi, bo manipuluje się ludźmi jak się da. Im człowiek bardziej krytyczny, myślący, tym trudniej nim manipulować, tym trudniej mu zaserwować. I dlatego warto myśleć i można się wtedy łatwiej ustrzec bycia manipulowanym. Nie rezygnować z własnej myśli. Jak słyszę, czy naprawdę, czy rzeczywiście, nie wiem, ale może pomyślę, posłucham, co inni mówią, czy ktoś 10 czy ileś słyszy, ale to coś mi nie gra. Więc po prostu nie rezygnować. No nie każdy przecież będzie studiował filozofię poznania, czy dogmatykę, czy prawdy wiary, tak, czy prawdy moralności, ale opierać się, nie rezygnować ze swojego wysiłku. To czasami myślenie, nieraz z ludźmi rozmawiam, skądinąd można by powiedzieć, no boję się używać tego słowa, prości ludzie, w tym znaczeniu nie pejoratywnym, tylko ludzie. Tak czasem mi mówili na wsi, tak mówili, taki chłopski filozof. Czy chłopski, czy nie chłopski, ale człowiek, który nie pozbył się myślenia. Co słyszy, on stawia pytania, on wątpi. Ma jak gdyby wątpienie metodyczne. Czy naprawdę tak jest? On się metodologii nauk nie uczył, ale on ma dużo ludzi. Natomiast warto takim sposobem żyć, korzystać z tego, żeby się nie dać zbałamucić, nie dać się ogłupić, nie dać się zmanipulować, bo nie tylko przyszłość, ale teraźniejszość i w ogóle to po prostu Pan Bóg nas tym obdarzył. I to jest Boży dar tutaj, człowieczeństwo, podobieństwo do Stwórcy, to jest dar myślenia, dar rozumu. No i oczywiście w związku z tym wolność i odpowiedzialność za wybory, skoro mam. I dlatego nie można nam z tego rezygnować. To byłby jakiś grzech, nie wiem nawet jaki, ale... Zaniedbania chyba. Zaniedbania, bo na to nam Pan Bóg dał, jak my to pogardzimy, no to będzie obraza Boga. Bo Pan Bóg chce mieć w nas, w człowieku, partnera, istotę podobną do siebie, na to nas stworzy, na swoje podobieństwo. I z tego nie wolno nam rezygnować, z myślenia. Dziękuję księże Stanisławie za to spotkanie, za refleksję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, prawda jest poznawalna, to wniosek z dzisiejszego spotkania. Zachęcam do poznawania tej prawdy. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.